W Radio Olsztyn, na wodycji, który przychodzi gość. Ojciec Mirosław Kopczewski z zakonu braci mniejszych konwentualnych, wikariusz klasztoru Niepokalanów, a także inicjator wielkiego zawierzenia w niepokalanowie, co miesięcznych spotkań odej się Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Spotkanie oddej się Maryi odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Od jak dawna rozpoczęliśmy nasze spotkania 5 listopada. 2016 roku, czyli 3 lata z kawałeczkiem. Inicjatywa, tak kolokwialnie można powiedzieć, że świeża, niedawna. Inicjatywa świeża. Pojawiła się taka możliwość, ponieważ yy, ja wcześniej miałem inne funkcje, a ponieważ doświadczyłem pewnych łask i widziałem. Yy, o, yy, Owocność, sens właśnie zawierzania się Matce Bożej i to zwykle robiłem przy różnych rekolekcjach, różnych spotkaniach, zawsze było to zawierzenie. Troszeczkę korzystałem, korzystam do tej pory z tych zawierzeń, które są na jasnej górze. Tam już bodajże od około 20 lat jest taka pani świecka, pani Maria Dziemian i to rozpoczęła, mieszkała wcześniej w Szwecji. Teraz zamieszkała pod Jasną Górą i, i, i no bardzo dużo tych ludzi tam zaczęło przyjeżdżać. Niepokalanów od samego początku, czyli 90 ponad lat, został oddany matce Najświętszej przez świętego Maksymiliana. Miało to miejsce 6 sierpnia 1927 roku. Także gdzie jak gdzie, ale w Niepokalanowie to jest miejsce wybrane, że to zawierzenie. Zaczęliśmy praktykować. Ja się bardzo cieszę z tego, że Pan Bóg tak pokierował tą opatrznością. Mówię, ta możliwość się pojawiła 4 lata temu, kiedy zostałem wybrany wikariuszem klasztoru i to dało pewne możliwości. Oczywiście zawsze jak jest pomysł, no, trzeba to uzgodnić z przełożonymi. Także najpierw do gwardiana, potem do prowincjała, Później było pisanie aktów, przygotowywanie, całą, całą wspólnotę też, cała wspólnota była poinformowana. Także to dzieło się tak rodziło, rodziło, były różne pytania, wątpliwości, ale ruszyliśmy wtedy 5 listopada. I pamiętam, to pierwsze spotkanie no było poprzedzone kazaniami tydzień wcześniej. I tak jestem w tej sali Świętego Bonawentury, gdzie się spotkanie rozpoczyna. Jest 15 minut do rozpoczęcia i praktycznie nie ma ludzi. I przychodzi taka konsternacja, no, no klapa. Co to będzie? Tutaj sobie coś tam wymyślasz. I tak, ale przyszła mi od razu taka myśl w sercu: "Ale przecież to nie jest twoje. No bo to nie jest moje, to jest Matki Bożej. To co ty się martwisz? Kogo se przyprowadzi, tego będzie miała, tak? Przyjdzie jedna osoba, to dobrze." I wtedy na pierwszym spotkaniu było około 150 osób w sali świętego Bonawentury. W kościele myślę, że było co najmniej dwa albo trzy razy więcej. A teraz to mamy w sali Bonawentury, czyli w tej pierwszej części. No to, tam są w sumie już dwie sale i ludzie stoją, i na zewnątrz no, z 700 osób, a w kościele pewno ze 3000 osób. Ludzie, którzy przyjeżdżają, można powiedzieć z całej Polski i nie tylko, bo. Nieraz tak jak spotykam tych pielgrzymów, to pytam się skąd są. No i nieraz jestem zaskoczony, bo jedna pani mówi: z Australii, a druga z Kalifornii, ktoś tam z Norwegii, nie? ktoś. Czyli widać wielką potrzebę i pragnienie ludzkich serc, żeby szukać ratunku Matki Bożej. Podczas jednej z pierwszych sobot spotkałem w kościele w Niepokalanowie. Muńka Staszczyka z zespołu TILA, który ze mną potem rozmawiał i mówił, że usłyszał o tym zawierzeniu, przyjechał i sam siebie zadziwił, bo po raz pierwszy w życiu zawierzył siebie e, Maryi. Także oddziaływanie jest mocne i nawet w te miejsca, no, sam Munik Staszczyk mówi, że to jest środowisko wypełnione brakiem pokory i pychy, gdzie ten brak pokory i pycha są kruszone. To znaczy, przebywałem różne osoby. Ja nawet nie mam nieraz świadomości, kto jest jakiej osobistości, bo nikt tam się nie deklaruje, nie chodzi za fiszem, że przyjeżdżają i każdy może zawierzyć, co chce. I zawierzamy na tyle, na ile potrafimy dzisiaj zaufać, otworzyć się. Ja, patrząc na życie, nawet własne, ale też na Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy on po zamachu na swoje życie, wiemy, że całe życie od młodości, od pracy w Solweju, kiedy oddał się jako niewolnik Matce Najświętszej, totus tuus, i pewno się oddawał wielokrotnie, ponawiał to, to oddanie, to wtedy mówi, że po tym zamachu, że teraz to jego oddanie jest jeszcze pełniejsze. Dosłownie używał takiego sformułowania. Pontyfikat Jana Pawła trwał do, do 13 maja 81 roku, a po, po tej dacie jest Pontyfikat Maryi. To jest właśnie piękne, że człowiek w to zawierzenie jest pewnego rodzaju drogą, rozpoczęciem i patrząc na swoje życie, że ja coraz więcej odkrywam rzeczy, które chcę oddać Matce Bożej. Widzę jeszcze coraz więcej rzeczy, które jeszcze nie oddałem. tak? To nie jest coś zamkniętego, to jest żywa relacja z żywą osobą. Ojciec bardzo mocno sam doświadczył tej obecności Matki Bożej. Czy może się podzielić tym świadectwem? To znaczy, ja powiem to, co przekonało mnie właśnie do zawierzeń, takich jak robimy w Niepokalanowie, takich jak też na Jasnej Górze, według aktów zawierzenia, takich uroczystych. No bo kiedyś otrzymałem taki akt z Częstochowy, zawierzenia rodziny i tak naprawdę nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale sytuacja się nadarzyła bardzo szybko, ponieważ odwiedzając swoją siostrę, ona ma chorego męża na nowotwór. Mój szwagier mniej więcej 17 lat choruje i na początku był to nowotwór płuc, teraz potem nowotwór krtani i szwagier mój wtedy już od pół roku leżał w ogóle, nie wstawał. Lekarze już nie, nie chcieli go brać do szpitala. Już nie mieli co za, za, zaproponować. Także liczyliśmy się z najgorszym. I kiedy go wyspowiadałem, udzieliłem komunii świętej, to sobie przypomniałem o akcie zawierzenia. I mówię, jeśli chcecie, możemy zawierzyć waszą Rodzinę Maryi. I zawierzyliśmy. Uklękliśmy razem z siostrą przy łóżku szwagra. Przeczytaliśmy ten akt, podpisaliśmy. I kiedy półtora miesiąca później odwiedziłem swoją siostrę, to wielkie było moje zdziwienie, bo pierwsze co zobaczyłem to mojego szwagra w kuchni przy stole na wózku, jak własnymi rękoma jadł posiłek. Ponieważ ja nie myślałem, że kiedykolwiek zobaczę go w innej, w innej pozycji niż ta horyzontalna. Powiem ponadto od tamtego czasu minęło już około czterech lat, stan szwagra sukcesywnie się polepsza. Także zaczął chodzić, zaczął robić wszystkie rzeczy nieodzowne przy sobie. A niedawno pani doktor, kiedy go odwiedzała z hospicjum, mówi Panie Waldku, niestety, ale już nie będziemy mogli do pana przyjeżdżać, bo pan się już nie kwalifikuje do naszej opieki. Pani doktor z hospicjum, tak? Czyli proszę zobaczyć, że to, to opieka Matki Bożej jest namocalna. Tam jeszcze było wiele innych takich... Interwencji Maryi, właśnie w rodzinę, i to były takie interwencje bardzo proste. Sprawy, które były trudne, nierozwiązane, raptem po tym zawierzeniu same się rozwiązały, w cudzysłowie same. Czyli zawierzenie Matce Bożej to nie jest pusty akt. To nie jest pusty akt. Ja często traktowałem wcześniej, oczywiście, że to jest kolejna jakaś forma pobożności. No, tych pobożności mamy wiele, natomiast to jest, według mnie, ratunek. I ja zacząłem to bardzo śledzić, analizować, modlić się, żeby to zrozumieć, jak to działa. I oczywiście tutaj pojawiła się Fatima, tak, gdzie Maryja mówi ewidentnie, że jeśli uczynicie to, co was poproszę, Rosja się nawróci, nie będzie, nie będzie wojny. Chodziło właśnie o, Maryja mówiła, że przyjdę powtórnie, aby Prosić o poświęcenie memu niepokalanemu sercu Rosji, o coś bardzo prostego, tak? I kiedy, dop kiedy dopiero Pius XII dokonał takiego poświęcenia, to wtedy w czasie II wojny światowej, raptem losy II wojny światowej zaczęły się przeważać na stronę aliantów, raptem Niemcy zaczęli przegrywać na wszystkich frontach. I to, co jest najważniejsze, Najciekawsze w tym wszystkim, że najważniejsze bitwy przegrane przez Niemców miały miejsce w święta lub Wigilię Świąt Matki Najświętszej, czyli jakby ona zostawiła swój podpis. To nie wy, to nie wasi żołnierze, to nie wasze czołgi, samoloty, ale to, że zawierzyliście mi swój los. Ojciec Mirosław Kopczewski, wikariusz klasztoru Niepokalanów, inicjator wielkiego zawierzenia w Niepokalanowie, jest naszym gościem. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie. Wracamy do rozmowy. Rozmawiamy o Wielkim Zawierzeniu w Niepokalanowie. Każda pierwsza sobota miesiąca, pierwsza sobota miesiąca Ojcze Mirosławie. Ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa jest naszym gościem. Pierwsza sobota miesiąca to jest y, odpowiedź na wezwanie Marii z Fatimy. Tak, to jest odpowiedź na wezwanie, gdzie ona konkretnie mówi, tu już mówiłem wcześniej o tym w czasie trzeciej spotkania z widzącymi dziećmi Maryja pokazała piekło i właśnie zapowiedziała to, że przyjdzie powtórnie i wezwie do poświęcenia i niepokalanemu sercu Rosji i do Komunii Świętej wynagradzającej. I faktycznie Maryja przychodzi jeszcze już w widzeniach tylko do Łucji, bo już Jacynta i Franciszek nie żyją. W 1925 i w 29 roku, kiedy była już zakonnicą siostra Łucja, Maryja wtedy powiedziała do Łucji: Powiedz wszystkim w moim imieniu, że kto w pierwsze soboty będzie odprawi spowiedź świętą, wynagradzającą za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu, przyjmie komunie świętą w tej samej intencji, odmówi jedną część różańca. I przez 15 minut będzie mi towarzyszyć w rozważaniach na temat tajemnic różańcowych, to przybędę do niego w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Jak ja sobie to uświadomiłem, jaka to jest obietnica? Przecież różnie to może być. Śmierć może stoi za drzwiami, w każdej chwili może nas spotkać śmierć. Nie wiem, w jakim będę stanie. Tak? I Maria daje mi obietnicę, jeśli przez te pięć pierwszych sobot dokonam tych aktów. Czyli spowiedź, komunia, różaniec i 15 minut rozważania, to ona będzie w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Czyli jeśli będę potrzebował, na przykład łaski przebaczenia, pojednania się z kimś, łaski spowiedzi, tak? Maria mówi, ja będę przy Tobie i dam ci to. Czyli mówi tak naprawdę dla Ciebie otworzę niebo. I to jest niesamowite, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak? Natomiast jaka wielka jest obietnica? Maryja też mówi, że te dusze przy ozdobie moimi cnotami i będą jak kwiaty przy tronie Bożym, czyli te dusze będą najbliżej Pana Boga. Dlatego, kiedy rozpoczęliśmy to nasze spotkanie, to było pewne, że to musi być pierwsza sobota. To było pewne, że chcemy mówić i pierwszą ulotkę, którą wydaliśmy, to było właśnie o pierwszych sobotach tych ulotek, myślę, że już ze 100 tysięcy wydrukowaliśmy i się rozeszły pewno na, na całą Polskę. Bo to jest bardzo ważne w tych naszych trudnych czasach, bardzo ważne i nie jest trudne. I nie jest trudne, bo ludzie myślą, że to takie trudne. Nie, trochę trzeba no, faktycznie swoje lenistwo pokonać, bo no, trzeba zebrać się, pojechać do tego kościoła. Ale myślę, że w warunkach polskich każdy to może uczynić. Ja pracowałem w Rosji tam, żebym mógł się wyspowiadać, musiałem 200 kilometrów jechać do drugiego księdza, tak? Czy w, wiel w wielu innych krajach nie ma kapłanów, nie ma tej możliwości. W naszych polskich warunkach każdy. Dosłownie każdy może to nabożeństwo odprawić. Pięć pierwszych sobot. Oczywiście kto będzie pięć, to już potem nie liczy sześć, i siedem i 8. Tutaj na waszych terenach żył Anatol Kaszczuk, który w takim wspomnieniu książce jednej znajomej piszącej z jego wspomnień, on tam przypomina, że już 50 lat. To nabożeństwo praktykuje każdą, pi każdą pierwszą sobotę. nie? Czyli 600 pierwszych sobot to odprawił, ponad 600 pierwszych sobot. I ludzie nie znajdują czasu na modlitwę. Mówimy tutaj o pierwszej sobocie miesiąca, ale także mamy pierwsze piątki miesiąca. Akurat piątek i sobota, gdzie zwłaszcza mężczyźni folgują sobie spotkaniami w pubach, wyjazdami tak zwanymi odprężającymi. To też chyba jest takie mocne zniewolenie przez złego, żeby sprawić wrażenie, że po tygodniu pracy należy się właśnie taki odpoczynek, a nie spoczynek na przykład w modlitwie. Bardzo smutne było, jak w czasie wielkiego zawierzenia, w tym roku w sierpniu, ksiądz Andrzej Woźniak, który wiele lat pracował we Francji, mówił o tym, jak wolny czas spędzają młodzi ludzie we Francji. Kiedyś spytał się takiego młodego człowieka, oni pracują po 12, 6, może i więcej godzin w tygodniu, bardzo ciężko, dosłownie harują. Po co? Po to, żeby piątek, sobota, niedziela użyć sobie, bo nic więcej nie ma. Tyle co teraz i właśnie te wszystkie rozrywki, często one są też amoralne, bo oczywiście nie wszystkie rozrywki są grzeszne, tak. Ale ewidentnie jakby, bo oni już w nic nie wierzą, tak? To tylko Carpe Diem, łap dzień. To co dzisiaj przeżyjesz, to jest twoje, nie? Także tutaj myślę, że no jest ta pokusa, żeby no szukania siebie. Natomiast kiedy już doświadczymy tego spotkania z Matką Bożą, kiedy wejdziemy na tą drogę, to to jest piękne, bo w tym hedonistycznym podejściu do życia to jest pustka. To jest tylko zapijanie, żeby tracić świadomość, jakieś chęciu życia. Tam jest ciągle pustka, a tutaj odnajdujemy wspaniały świat, odnajdujemy miłość, odnajdujemy to, że jesteśmy kochani, odnajdujemy tą pomoc opieki Matki Najświętszej, że ona jest z nami, tak? że zawsze mogę do niej przyjść. Tutaj w Gietrzwałdzie macie wypisane w prezbiterium. Ja będę zawsze z wami. To jest z, z, chyba z końcowych objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie, nie? Ona jest zawsze z nami i tego doświadczamy, właśnie tego doświadczają ludzie, którzy przyjeżdżają na zawierzenie. Zdziwiony jestem, bo nieraz się pytam, kto, który pa, raz pani jest? A jestem od początku. A ja zawsze jestem, nie? I to nieraz osoby, które blisko, mieszkają blisko, tak, ale niektóre mieszkają na przykład za Warszawą, czyli to jest 2-3, cztery godziny jazdy trzeba poświęcić, żeby przybyć do nas i przyjeżdżam po to, tylko żeby właśnie po raz kolejny coś oddać Matce Boże, podziękować też. Bardzo dużo świadectw ludzie mówią, i to są świadectwa, które można powiedzieć zwalają z nóg. My te świadectwa staramy się też publikować w miarę możliwości na naszej stronie, na, na, na kanale YouTube niepokalanowskim, ponieważ to jest bardzo ważna sprawa, żeby dzielić się. Bo łaski, które otrzymaliśmy, nie są tylko i wyłącznie dla nas. Ja tak troszeczkę dosadnie mówię, że łaski Boże to nie są ogórki, żeby je kisić. Cokolwiek otrzymaliśmy od Pana Boga, trzeba o tym mówić. Po co? Dlatego, że wtedy ja utwierdzam się w przekonaniu i wierzę, że to Pan Bóg, a nie, a nie jakiś los, przypadek. Po drugie, że też muszę oddać sprawiedliwość, czyli każdemu to, co do niego należy. To nie są moje łaski. Ja otrzymałem to, muszę jej podziękować. tak. A po trzecie, że być może mnie słucha człowiek, który ma podobną sytuację i który już wszystkiego próbował i nic nie pomogło. I być może, jak usłyszy to moje proste zawierzenie, moje jakiś prosty przykład, jak ja to może pójdzie tą samą drogą i mam nadzieję, doświadczy też pomocy. Matki Najświętszej. Naszym gościem w Radiu Olsztyn, w audycji, który przychodzi, jest ojciec Mirosław Kopczewski, wikariusz klasztoru Niepokalanów, inicjator wielkiego zawierzenia w Niepokalanowie. O tej inicjatywie modlitewnej dzisiaj rozmawiamy i namawiamy Państwa, żebyście dołączyli. Ojciec Mirosław Kopczewski jest naszym gościem. Rozmawiamy o wielkim zawierzeniu w Niepokalanowie. Takie pytanie: Współbrat, święty Maksymilian Kolbe. Czy odczuwa ojciec jego obecność w Niepokalanowie? Powiem tak, że kiedy, może taki znak dostałem na początku mojej y, posługi jako wikariusz klasztoru, kiedy jeszcze została mi zaproponowana ta funkcja i kiedy nie miałem jeszcze do końca przekonania, że tak Pan Bóg chce, poszedłem po, poradzić jednego współbrata i akurat tam wtedy u tego współbrata był wikariusz prowincji z relikwiami świętego Maksymiliana, które były przygotowane do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Piękny taki relikwiarz, nie? No nigdy mi się nie zdarzyło, żeby do kogoś wejść i żeby tam akurat święty Maksymilian w relikwiach czekał, nie? A tutaj wchodzę, no i wtedy opadły moje, że tak powiem, wątpliwości. Ewidentny znak że jednak Jego wolą jest, żebym tam był, czy doświadczam, nie, nie doświadczam jakichś nadzwyczajnych rzeczy, bo ludzie nieraz n, n, szukają takich nadzwyczajności, ale przez to, co się dokonuje, że nieraz jest piętrzenie się problemów, nieraz są jakieś, a potem wszystko się rozwiązuje, że jednak ta Boża Opatrzność czuwa nad nami. Zostały już wydane dwie książki Cuda Świętego Maksymiliana. To jest tylko część, mała część archiwów naszych. W ilu przypadkach, ilu ludziom, w sytuacjach nieraz bardzo trudnych, rodzinnych, chorób, jakichś rzeczy, no, bardzo trudnych do rozwiązania, on przyszedł z pomocą. Prosta modlitwa właśnie przez Świętego Maksymiliana. Oczywiście wszystkie łaski od Boga, od Boga pochodzą, ale Bóg lubi się posługiwać swoimi świętymi, żeby się do nich, przez ich wstawiennictwo uciekać. Ja myślę, że On naprawdę czuwa nad nami, bo jak patrzę, yy, nasza wspólnota, no nie jest, nie jest tam, yy, dużo jest osób starszych, dużo jest schorowanych osób. A jednak tyle dzieł, jednak Pan Bóg tam działa, w, no to jestem tak troszeczkę zadziwiony, że, że jednak Maksymilian nas nie zostawia, że jest. Święty Maksymilian Kolbe związany jest z cudownym medalikiem. Cudowny medalik przyjmują także wierni podczas wielkiego zawierzenia w niepokalanowie. Jaka to jest siła cudownego medalika? Siła jest przede wszystkim w obietnicy Matki Bożej. Matka Boża, kiedy objawiła cudowny medalik w Paryżu w 1830 roku świętej Katarzynie Labouré to powiedziała każdy, kto będzie nosił na swoim ciele. I co najmniej raz dziennie odmawiał tą modlitwę z cudownego medalika, czyli o Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, będzie doznawał szczególnej jej opieki. I proszę zobaczyć, ten medalik nosi nazwę cudowny. Dlaczego? Dlatego, że tyle łask spłynęło na ludzi przez te no, 150 lat więcej, chyba już tak, kiedy mamy cudowny medalik. I tutaj nie chodzi o metal, o kruszec, tylko chodzi o obietnicę, tak? że Maria do, dotrzymuje swojej obietnicy. Ja mógłbym tutaj wiele rzeczy opowiedzieć, cudów, właśnie działania Matki Bożej przez cudowny medalik. Jeśli mogę, to jeden krótki. Na wielkim zawierzeniu pani Agnieszka z Warszawy podzieliła się swoim świadectwem. Była jako młoda dziewczyna. Jako dziecko przyjęła cudowny medalik, być może przy pierwszej komunii, później jako młoda dziewczyna zbuntowała się, w wieku 18 przestała chodzić do kościoła, ale cudownego medalika nie zdjęła. I w wieku mniej więcej 18 lat poznała chłopaka, kilka razy się spotkali, i na jednym ze spotkań on wyciągnął nóż i mówi, że zamorduje ciebie teraz. Okazało się, że był satanistą i naprawdę chciał ją zamordować. I ona mówi, że ona czuła wielkie taką, nie bała się, i wielką miłość do tego człowieka poczuła. Taką czystą miłość. I on tak stanął w wryty i mówi, mówił to nie do niej, jaka Ty jesteś piękna. I patrzył się na medalik i uciekł. Spotkała go kilka dni później. W autobusie był cały siewiutki. Rozpoczął swoją drogę nawrócenia. Znalazł kapłana, egzorcystę, bo potrzebował niestety egzorcyzmów. Proszę zobaczyć, Maria, nawet w takich momentach, przychodzi tak drastycznych. Wydaje się, że to jest kawałek kruszca. Jak to jest ważne, żeby jednak yy... medalik jest takim znakiem naszej przynależności, takiej zewnętrznej przynależności. Że my chcemy świadomie i dobrowolnie należeć do Maryi, żeby ona była przed nami, za nami, żeby ona ciągle była z nami. Obecnie spotykamy się i to w naszym kościele z atakami i podważaniem roli Maryi. Czy zawierzenie Maryi jest zdradą Pana Jezusa? Nigdy nie jest zdradą Pana Jezusa. Myślę, że warto czytać Ojców Kościoła Świętych i tutaj przede wszystkim święty Ludwik Grignon de Montfort. Jego traktat o doskonałym naśladowaniu niepokalanej. We wstępie. W pierwszych dosłownie tam zdaniach pisze, że oddanie się w niewolę miłości Matce Najświętszej jest odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Na wstępie pisze, wyraźnie. Czyli to jest świadome chrześcijaństwo. To nie jest to, że jest, y, kto, idzie ktoś y, drogą Maryi, to odrzuca Chrystusa. Nie. On żyje jako świadomy chrześcijan. I to, co mówię na wszystkich zawierzeniach, gdzie jest źródło Zawierzenia. To jest testament z krzyża. Wola, wyrażone, wola pana Jezusa wyrażona, można powiedzieć, w najbardziej uroczystym momencie zbawienia, kiedy on spłaci dług za nasze grzechy tuż przed śmiercią. On mówi najpierw do Maryi: Niewiasto, oto syn twój. A do umiłowanego ucznia, którego ewangelista nie wymienia z imienia, chociaż wiemy, że to jest Jan Ewangelista, apostoł, mówi: Oto matka twoja. Czy w obliczu śmierci mówi się rzeczy błahe? W obliczu śmierci mówi się tylko to, co jest najważniejsze. Czyli tak naprawdę tym umiłowanym uczniem jest każdy z nas. Pan Jezus mówi do każdego chrześcijanina: Oto Matka Twoja. I myślę, że ci wrogowie Matki Bożej niech sobie dobrze przeczytają ten tekst, wrócą do Niego. Jeszcze jedna sprawa. My, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do życia według nauki Jezusa Chrystusa. I do naśladowania jego życia. Pan Jezus jest pierwszym, który oddał się Matce Najświętszej. On się oddaje całkowicie jako niemowlę, całkowicie jest od niej zależny. Ewangelia dzieciństwa kończy się zdaniem i był im posłuszny. 30 lat wcielony Bóg jest posłuszny Maryi czcić będzie ją do końca świata jako Matkę, bo On ustanowił przykazanie, czwarte przykazanie czyli Ojca swego i Matkę swoją. I on sam no, otacza miłością, tak Maryję. Także on nam daje Maryję jako ratunek dla nas. Ona nie jest zagrożeniem naszego życia chrześcijańskiego. Nie bójmy się być niewolnikiem Maryi, całkowicie nie jej zawierzyć. Jak mówi nasz gość, ojciec Mirosław Koprzewski, to jest niewola miłości. Dziękuję ojcze za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Ojciec Mirosław, wikariusz klasztoru Niepokalanów, a także inicjator Wielkiego Zawierzenia w Niepokalanowie, pierwsze sobotnie spotkania Odej się Maryi. Całe spotkanie trwa od 9.30 do 15.00. Jest także Eucharystia. Zapraszamy, żebyście Państwo odwiedzili Niepokalanów. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za wizytę w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.